Andrzej Splutycz aktualnie przebywa w Centrum Rehabilitacji Rolników. Choć początkowo wydawało się, że pobyt szybko i skutecznie rozwiąże jego problemy ze zdrowiem, sprawa okazuje się o wiele poważniejsza. Nieoczekiwane plany gwiazdora Rolnicy. Podlasie zostały ujawnione. Andrzej Splutycz razem ze swoimi wiernymi towarzyszami, ojcem Gienkiem, bratem Jarkiem i kolegą Sławkiem, od dłuższego czasu stara się wyremontować swoje gospodarstwo. Ich misje relacjonują kamery programu Rolnicy. Podlasie. Niestety, sympatyczny dżentelmen musiał ją przerwać i skupić się na podreperowaniu zdrowia. Uczestnik show emitowanego na antenie Focus TV wyjechał do sanatorium, przez co nie mógł uczestniczyć w odbywającym się również w jego okolicy strajku rolników. Jak podobało mu się podczas wyjazdu, Andrzej Splutecz chętnie korzystał z zabiegów, jakie przepisał mu lekarz zamiast codziennego wysiłku fizycznego wynikającego z pracy, mógł poznawać dobrodziejstwa ćwiczeń, w których pomagali mu rehabilitanci. Wówczas wydawało się, że schorzenia stawowe szybko pójdą w zapomnienie. Leczą trzy razy dziennie jedzenie, dobrych kolegów mam w pokoju. Koleżanek też nie brakuje, zadowolony opowiadał podczas rozmowy telefonicznej z rodziną. Okazuje się jednak, że podczas kilku tygodni spędzonych poza domem najprawdopodobniej nie udało się doprowadzić go do pełnej sprawności. Już wiadomo, co dalej będzie działo się z popularnym rolnikiem. W najnowszym odcinku Rolnicy podlasie kwestie powrotu do zdrowia Andrzeja poddano pod dyskusję. Głos zabrał Sławek który nieoczekiwanie podzielił się wiedzą na ten temat. Przyjaciel domu pół żartem, pół serio dał do zrozumienia, że jednorazowy pobyt w centrum rehabilitacji to dopiero początek długiej i żmudnej procedury mającej postawić pacjenta do pionu. Pierwszy raz po rozum, drugi po miłość, a trzeci po zdrowie, skwitował nieco rozbawiony.